Siemaneczko kochani, witam Was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przygotowałam dla Was coś fajnego, coś innego. Tak, jak obiecałam, będziemy robić zestaw z Naru Naru. Tak jak tutaj widać, na opakowaniu mamy jakąś czarownicę bądź wróżkę, która tutaj nam robi super hiper piankę. Prawdopodobnie będzie ona smaków winogronka i truskawki. Nie wiem jeszcze jak to zrobimy, bo wszystko jest tutaj po chińsku. Próbowałam to sobie przetłumaczyć, no ale niestety niewiele mi to dało. Mam nadzieję, że uda mi nam się to zrobić na czuja. Więc do tego filmu zapraszam Was na dół, zmieniam kadr i otwieramy i robimy zestawik. A więc jak widać, przygotowałam to, co jest potrzebne. Wodę. Do tego, co tutaj się dowiedziałam, to potrzebuję wodę. Otwórzmy to opakowanie. Na razie wodę odstawię na bok. Otwórzmy i zobaczmy, co mamy w środku. Przygotowałam sobie również nożyczki. Staram się to otworzyć tak, jak najbliżej u góry obciąć, żeby nie zniszczyć opakowania, ponieważ będziemy korzystać z instrukcji. A więc to jest zawartość. Ja sobie tutaj przygotowuję instrukcję obok. Mamy tak, saszetkę numer 1, na której narysowane są truskaweczki. Mamy napis 1. Czuję, że jest w niej jakiś proszek. Mamy saszetkę numer 2, na której też są narysowane truskawki. Saszetkę bez opisania, ze znakami zapytania. Tutaj z tyłu mamy jakieś chińskie napisy, czyli nie wiemy, co to jest. Przypuśćmy, że to jest saszetka numer 2, część druga. Wezmę niżej, żebyście widzieli. Tutaj mamy kolejną saszetkę, która też nie jest podpisana, jaki to jest numerek. I mamy niebieską saszetkę, która też nie jest podpisana, więc dalej nie wiemy, co to jest. Mam nadzieję, że tutaj na instrukcji te kolorki będą się zgadzać z tymi kolorkami i że sobie damy radę. A więc tak, pierwszym krokiem, a jeszcze tutaj Wam pokażę, mamy łyżeczkę i mamy czapeczkę, gwiazdeczkę i taką miseczkę. I pierwszym krokiem jest obcięcie tego, o widzę, że samo odeszło, nie trzeba nożyczek do tego. Mamy miarkę i teraz nie będziemy wiedzieli, ile tej wody nalać, bo tutaj na tej instrukcji jest ciężko. Widzę, że mamy na pewno użyć saszetki numer 1 do tej dużej przegródki tej saszetki. Ale ile miarek wody, to nie mam pojęcia. Tutaj mamy narysowaną saszetkę, mamy narysowaną miarkę wody, więc zakładam, że jedną miarkę. No dobra, zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Tutaj jest tak pokazane, żeby równo wsypywać, równo wlewać tą wsypywać tą saszetkę i wlewać miarkę wody. Ale coś mi się nie wydaje, no. Kurczę, ciężkie jest to, jak się nie wie, co zrobić dalej. No dobra, róbmy tak, jak jest narysowane. No dobrze, to jedziemy. Raz, kozie śmierć. Najwyżej nam nie wyjdzie. Pierwszy raz robię taki zestaw. Używam numer 1. Obcinam, sobie powącham. Nie pachnie ładnie, ale nie czuję truskawki. Według instrukcji mam wsypać do dużego numer 1 i wlać jedną miarkę wody. Jedną miarkę wody i wymieszać. Jest w takim fioletowym kolorze i chyba pachnie to winogronowo. Dobra, myślę, że jak to mamy wymieszane, to jedziemy dalej. Następnie tutaj mi pokazuje instrukcja. Instrukcja pokazuje mi, że mam wsypać saszetkę numer 2 do tego. Oddzielam sobie od tego fioletowego, zostawiam na razie i obcinam saszetkę numer 2. I mam wsypać i wymieszać. Wącham jeszcze. Niczym też nie pachnie. Wow, udało się, powstaje nam pianka. Uwierzycie? Ale to jest fantastyczne, to jest takie gęste, naprawdę, że aż nie mogę to łyżką machać. Super gęste. Już mi się podoba ten zestaw. I teraz, co teraz? Teraz mamy użyć niebieskiej saszetki i wsypać ją do... Nie, czekajcie. Teraz krok 3, teraz krok fioletowa saszetka. Nie jestem pewna, czy ja to już dobrze wymieszałam. Czy to tylko tak miało urosnąć. No dobra, zostawmy to tak. Krok numer 3. Mamy wsypać fioletową saszetkę, czyli tą, do kapelusika i wlać jedną miarkę wody. Więc tak zróbmy. Wsypujemy do kapelusika i mamy wlać jedną miarkę wody.
Pewnie też mam to wymieszać. Zobaczcie, tutaj są gwiazdki. No, to nie jest takie proste, to wymieszać. To jest bardzo, bardzo, bardzo rzadkie. Mamy to. Teraz mamy niebieską saszetkę wsypać do gwiazdki. To jest chyba jakaś posypka. I wsypać do gwiazdki. Tak, to jest posypka. Zobaczcie, jaka świetna. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To jest takie cudowne. I tutaj w szóstym kroku mamy, że niby do tej pianki możemy wsypać to, tą saszetkę i wlać miarkę wody. Tak ja to rozumiem. No to zobaczmy. Ponownie nie pachnie. Wsypujemy saszetkę i dajemy kolejną miarkę wody. I mieszamy. To już nie jest takie proste. Jak pięknie pachnie, winogronowo. Wyszło nam, jej! Super! Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Tyle saszetek, tyle myślenia. Coś innego na moim kanale, więc ja, dla mnie to było bardzo trudne. A więc, jak już mamy naszą ekstra gęstą mega piankę, to może jej spróbuję i opiszę Wam smak. Jest to smak winogronowy. Czuję sodę. Zobaczcie, jakie to jest sztywne. Wezmę jeszcze trochę posypki. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Posypka smakuje cytrynowo. Właśnie dopiero zauważyłam, że nie włączyłam lampy. Ale mam nadzieję, że światło jest wystarczające. Boże, byłam tak podjarana tym zestawem, że zapomniałam włączyć lampy. Spójrzcie, cudowna posypka. Bardzo chrupiąca. Jak takie mini lizaki. A teraz spróbujmy tego sosu z gwiazdkami. Czy on ma tutaj gwiazdki. Te gwiazdki są też takie cukrowe. Teraz spróbuję wszystkiego razem. Ten sos jest też winogronowy. To wszystko jest winogronowe. Ja nie wiem, ja nie czuję tej truskawki. Te gwiazdki przeszkadzają w tym sosie, bo one są cytrynowe. Mocno czuć sodę. Ciężko mi opisać te smaki, bo to nie są takie moje smaki, jakie ja znam. To jest coś nowego. Kojarzy mi się to z takimi orężatkami, które wsypywało się kiedyś do buzi za dzieciaka. Tylko ma mocniejszy smak i intensywniejszy zapach. Jest trochę jakby gazowane. To pewnie przez tą sodę. Ciężko mi to opisać. Dobra, przejdźmy do podsumowania. A więc kochani, podsumowanie robię już z ręki, już nie rozstawiam sprzętu, jest bardzo późno. Bardzo się cieszę, że udało nam się ten zestaw piękny wykonać. Jestem szczęśliwa, że coś nowego spróbowaliśmy na kanale. Jeśli podobają Wam się takie zestawy na moim kanale, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę. I napiszcie komentarz, czy chcecie taką serię, żebym próbowała innych zestawów Naru Naru albo poszukała czegoś jeszcze innego. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie, nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, żeby nie ominął Was żaden film. Dziękuję Wam bardzo i do kolejnego filmu. Cześć!